Chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić, chciałabym mówić o pokucie, ale nie o pokucie tam w sensie takim, że ktoś w jakimś grzechu siedzi i tak dalej. Nie o to chodzi. Chciałabym powiedzieć troszeczkę z takiej innej strony na temat pokuty. Mianowicie z takiej, że często ludzie myślą, że mają problem w swoim życiu z wiarą. A prawda jest taka, że my nie do końca wypełniamy warunki pokuty. Czyli nie do końca zmieniamy swoje myślenie i to jest w 50% tak naprawdę problem z naszą wiarą. Co jakiś czas bardzo potrzeba, aby w kościele przypominać tak zwane kluczowe, fundamentalne nauczania, ponieważ nasze poznanie, kiedy chodzimy tutaj na ziemi, ono jest cząstkowe. I czy chcemy, czy nie chcemy, chodzimy w ciele, rozumiecie? I póki chodzimy w ciele, jak to mówi brat nieżyjący Kenneth Hagin, od Pana oddaleni jesteśmy. Więc jakby nie było, co jakiś czas udaje się diabłu usypiać Kościół i wprowadzać tak zwane rozwodnienie w ogóle pewnych rzeczy. Mianowicie takie, że ktoś na przykład się na nowo narodził i w jego życiu się nic nie dzieje. No to skoro się nic nie dzieje w nowo narodzonym życiu, to albo się nie narodził na nowo, to jest to pierwsze, lub tak naprawdę nie pokutuje, czyli nie zmienia swojego myślenia. Pokuta jest jedną z większych doktryn chrześcijańskich, jedną z gorzej zrozumianych, wskutek też czego niepraktykowanych. Ponieważ jest coś takiego, że o, ktoś tam przyjedzie, o pokucie głosi, to znaczy, że jakiś grzech tam się wdarł, wiecie, jakiś brud jest i tak dalej. No nie do końca tak to zawsze wygląda, tak? Chodzi o to, że często my nie zmieniamy sposobu swojego myślenia i wskutek też czego jest nam trudno uwalniać prawidłową wiarę. To są słowa nie moje, lecz Dereka Prince'a, naszego nieżyjącego brata, który był fundamentalistą, na którego nauczaniach też ja wzrastałam. I to właśnie on powiedział, że 50% ludzi, którzy myślą, że mają problem z wiarą, prawda jest taka, że mają problem z pokutą, czyli nie do końca spełniają warunki pokuty. Pokuta to jest pierwszy krok człowieka w kierunku Boga. Często ludzie mówią, narodziłem się na nowo, ale w ogóle nie pokutowali. Więc ja mówię, to jak mogłeś narodzić się na nowo, jeśli nie pokutowałeś? No ale wyznałem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jakbym to skoro wyznałeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to musiałeś spokutować z dotychczasowej drogi. Bo ja spokutowałam, bo ja kiedy przychodziłam do Jezusa, to powiedziałam w ogóle, nie znam Ciebie. Nie znam Ciebie, ale chcę Ciebie poznać. Odwracam się od dotychczasowej drogi, tak? I robię zwrot. I idę w zupełnie innym kierunku. Już nie idę w tamtą stronę, tylko teraz idę w tą stronę. Poprzednio szłam w prawo, a teraz zwracam moje oczy ku Twojej prawdzie i idę w zupełnie innym kierunku. Chodzi też o to, żebyśmy nie byli pełni złudzeń, bo tak jak jesteśmy i we wspólnocie, czy rozmawiacie w ogóle z ludźmi, macie z nimi relacje i tak dalej, nie ma czegoś takiego, że ktoś rodzi się na nowo bez pokuty. Nie ma nowego narodzenia bez pokuty, przyjaciele. Ale z uwagi na to, że w kościołach się akceptuje pewne rzeczy, to w kościołach siedzi mnóstwo nienarodzonych na nowo ludzi z Bożego Ducha. I potem takich ludzi się ciągnie, pod takich ludzi się prowadzi kościół, oni są potem jakimś ciężarem, wchodzą do służb, stają się tak naprawdę jakimś w ogóle głosem w kościele. A prawda jest taka, że trzeba tym ludziom głosić upamiętanie. Czyli pokuta to jest pierwszy w ogóle krok człowieka w kierunku Boga. Religia nie jest substytutem pokuty. Wielu ludzi praktykuje religię, tak? Ale nigdy nie poddaje się tak naprawdę pokucie. Wiecie, ja czemu o tym mówię? Dlatego, że ja masę widzę takich przypadków ludzi,
którzy notorycznie przez lata, przez kilkanaście lat stoją w tym samym miejscu. I wiecie, i takie głosy się potem rozchodzą w kościele, to nie działa, to nie działa, to mi nie wyszło, to mi nie wyszło. Ja mówię, nie wychodzi i nie działa, ponieważ nie pokutujesz. Masz osobisty stosunek do tematu pokuty. Tobie się wydaje, że możesz nie pokutować, znaczy możesz, bo prawda jest taka, że wiecie, w ogóle Bóg nam cały czas daje wolną wolę. To jest prawdziwy król, który nie chce niewolników, tylko chce ludzi wolnych, więc daje nam wolną wolę i mówi, no będziesz pokutował, to będziesz doświadczał, nie będziesz pokutował, to nie będziesz doświadczał. Nie posiadamy, przyjaciele, takiego autorytetu, aby głosić odpuszczenie bez upamiętania. Nie ma odpuszczenia grzechów bez upamiętania. Bo często jest tak, że ludzie po prostu zmieniają religię. Wiecie, ktoś wypowie jakąś formułkę i przechodzi z jednego kościoła do drugiego kościoła. A to chodzi o realne spotkanie z Bogiem. Ja zawsze będę to głosić, ponieważ to jest taki klasyczny przypadek. Kiedyś z Arturem byliśmy współpracowaliśmy z takim kościołem i byliśmy świadkami chrztu. Chrzciło się wtedy, powiedzmy, 6 osób. I te 6 osób, które się chrzciło, składali świadectwo. Nikt z nich nie powiedział o tym, jak spotkał Jezusa. Ja, wiecie, jak gdyby, na tym punkcie jestem mocno uczulona. Siedzieliśmy wtedy, pukałam, a tu mówi, przestań nie pukać, ale nikt nie powiedział, jak spotkał Jezusa. Powiedzieli różne rzeczy, z jakiego powodu są w kościele. Ten z powodu mamy, ten z powodu brata, ten z powodu siostry, ten przyszedł, bo jest fajnie, bo jest fajna kawiarenka, bo jest fajna atmosfera. Ten został uzdrowiony, ale nikt nie powiedział, jak się opamiętał. Rozumiecie? Jak patrzył w lewo, a spojrzał teraz w prawo, czyli jak spotkał w ogóle Jezusa. I pamiętam, że wtedy napisałam taki artykuł, ponieważ pisałam artykuły do takiej gazety w tym kościele. I napisałam ten przykład. I napisałam o nowym narodzeniu. I o moim spotkaniu z Bogiem. I to nie przeszło. To jest bardzo poważny temat. Bo wiecie, że my tak naprawdę nie mamy potem pomysłu dla ludzi. Bo jest ciężko potem z takimi ludźmi, którzy nie przychodzą poprzez upamiętanie do Jezusa, tylko stają się religijnymi ludźmi. Ciężko jest później prowadzić takiego człowieka. Ponieważ ten człowiek absolutnie nie wie, o co chodzi. Wiecie, na pewno spotkaliście się już z czymś takim. Mówisz do człowieka o duchowych rzeczach, a on wywala na ciebie oczy jak żaba. Wiesz, co chodzi? W ogóle wie, ale ja nie rozumiem. Ja w ogóle wierzę ci. I często gęsto takiemu człowiekowi należy zacząć głosić tak naprawdę od początku Ewangelię. Czyli nikt nie posiada takiego autorytetu, aby tak naprawdę głosić odpuszczenie bez upamiętania. Apostoł Paweł, ten, którego tak cytujemy, ten, którego tak uwielbiamy, tak, wielki misjonarz pogan, przemawiał również do aroganckich intelektualistów i mówi o tym, że czczą bożki, tak, i że zostali zwiedzeni, że są przesądni, a potem daje im Boże wymaganie, aby się upamiętali. Upamiętajcie się, mówi apostoł Paweł, i wierzcie Ewangelii. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. A więc bez tego upamiętania nie można dalej wierzyć treści Ewangelii. To jest wręcz niemożliwe. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To jest w ogóle taki początek drogi. W każdym, słuchajcie, temacie. To jest taki początek drogi, że my w ogóle, jakby poprzez pokutę, zwracamy w ogóle się ku Bogu. Nie ma alternatywy w stosunku do pokuty i nie ma takiego sposobu, aby ją ominąć i przejść tak naprawdę do prawdziwej wiary. Prawda jest taka, że brudu wiarą nie przykryjesz. Tak jak człowiek myśli o sobie w środku, taki jest. Nie przekonamy ludzi do pewnych rzeczy. Jeśli ludzie sami osobiście, tak, nie będą zgłębiać, to my nie mamy, w ogóle nie ma takiej opcji, abyśmy ludzi do pewnych rzeczy przekonali. W przesłaniu Pawła na pierwszym miejscu nie była wiara, ale pokuta. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Bo wiecie,
zawodzą bardzo podstawowe rzeczy. Nie zawodzi nie wiadomo co. Bardzo podstawowe rzeczy w ogóle zawodzą. I dalej będę Wam to pokazywała, że tak naprawdę można wielokrotnie być dotkniętym w emocjach. Można emocjonalnie w ogóle coś przeżyć, mieć dobre chęci, zmiany i tak dalej, a zmiany nie następują, dlatego że nie ma prawdziwej pokuty. Nie ma prawdziwego upamiętania. Ja sama przeżywałam kiedyś takie rzeczy, że byłam i Bóg mnie z tymi rzeczami konfrontował, że powiedzmy na jakimś namaszczonym uwielbieniu, wiecie, bardzo przeżywałam jakieś prawdy i tak dalej, a potem przychodził tak zwany szary poniedziałek, tak? I w ogóle mówię, wow, a ja dalej idę w swoim. A to jak dalej idzie w ogóle w tej samej mentalności, czyli muszę nazwać jakoś ten stan, który był w niedzielę. To nie była prawdziwa pokuta. To była moja chęć, tak? Dobre chęci, którymi piekło jest wybrukowane, tak? To były moje dobre chęci, ale to nie była szczera decyzja o zmianie kierunku. To nie była szczera decyzja o zmianie kierunku. Wielu ludzi myśli, że pokuta jest związana z jakimś uczuciem. Że jeśli ktoś oddawał swoje życie i płakał, to jest to prawdziwe, a jeśli ktoś oddawał swoje życie Jezusowi i nie płakał, to jest to nieprawdziwe. Ja widziałam płaczących, którzy oddali swoje życie Jezusowi, już więcej nie zobaczyłam. I widziałam tych, którzy oddawali swoje życie na tak zwanego sztywniaka, tak jakby połknęli kija, i oglądam ich do dnia dzisiejszego i są moimi najwierniejszymi przyjaciółmi w służbie. Amen. Wiecie, czyli tak naprawdę to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, czy pokutujemy płacząc, czy pokutujemy na tak zwanego zimnego indyka. To jest kwestia naszej decyzji w sercu. W Nowym Testamencie greckie słowo tłumaczone, aby pokutować, oznacza zmienić zdanie lub sposób myślenia. I to chodzi o decyzję, która jest związana z Twoim sposobem myślenia. To jest bardzo proste. Bo to fajnie w ogóle zobaczyć, jaki mamy stosunek do różnego rodzaju prawd. Fajnie się w takich rzeczach oglądać i swoje życie z tym konfrontować, tak? Powiedzmy w kwestii uzdrowienia. Tak? Na krzyżu Golgoty zamanifestował się, tak? Zamanifestowało się uzdrowienie. I teraz przychodzi choroba. I pytanie, jaki mam do tego stosunek? Bóg wcale nie powiedział, żebyśmy rozmyślali o tym, tylko żebyśmy uwolnili wiarę. Uwolnij wiarę. Uwolnij wiarę. Często jest tak, że czym więcej wiemy, a nie praktykujemy, to jest nam bardzo trudno po prostu wierzyć. Więc pokuta jest związana z decyzją. Znam Boże Słowo na jakiś temat, tak? I pokutuję, bo chcę, bo widzę, że źle myślę. Źle myślę i mój sposób myślenia może mnie doprowadzić na manowce. Mój sposób myślenia może mnie doprowadzić na manowce, ale również mój dobry sposób myślenia może mnie zaprowadzić na wyżyny wiary. Na wyżyny wiary. Pokuta to decyzja, za którą podąża działanie. Chciałabym, abyście inni oszukiwali sami siebie i żebyście nie dali też, aby inni ludzie oszukiwali was, którzy mówią, jestem po pokucie. Tego jest masa w kościele. Miałem komorę, jestem po pokucie. Ja mówię, ale twoje życie jest dalej takie samo. Wiesz co, byłeś w komórce, a nie w komorze. Wiecie, o co chodzi? Bo my się nie możemy dać wkręcać. A wiecie dlaczego? Dlatego, że potem chcemy czy nie chcemy, tworzy się w nas taki obraz Boga. To On się tyle modli, On w tej komorze tyle siedzi i On taki ciągle jest, bo nie pokutuje. To jest w ogóle system religijny, w który wpadł. Wiedza niepraktykowana staje się ciężarem. Czym więcej wiemy i nie praktykujemy, tak, to spadają na nas ciężary i nasze sumienie przestaje być wyostrzone. Nasze sumienie przestaje być wyostrzone. Zobaczcie.
Są z nami młodzi bracia, którzy dopiero oddali życie Chrystusowi. Oni są tak pewni Boga, oni są tak na Niego najarani, że uzdrowili swoją babcię, ponieważ uwierzyli w proste słowa, które powiedziała do nich Basia. W ogóle moc najwyższego wam towarzyszy. Nie wiedzą nic więcej. I nie potrzeba nic więcej. Rozumiecie? Moc najwyższego wam towarzyszy. Pamiętam, jak z uwagi na życie, które prowadziliśmy z Arturem w świecie, przeżyłam taki mocny stres, miałam utratę przytomności. Zawieźli mnie do szpitala, zrobili mi tam różnego rodzaju w ogóle badania i się okazało, że podejrzewają u mnie, że mogę mieć mini koczulaka przysadki mózgowej. Pogarszał mi się wzrok, w ogóle jakieś tam okulary sobie zrobiłam, mówili, że mam astygmatyzm i tak dalej, ale w tym samym czasie, bo ja już byłam wtedy na nowo narodzona, rozważałam jedną rzecz, którą bardzo chciałam przeżyć. Chciałam być wypełniona Duchem Świętym. Zapomniałam całkowicie o tym, że dostałam skierowanie na tomograf komputerowy głowy. Bo bardzo chciałam być wypełniona Duchem Świętym. Artur siedział w więzieniu, a ja wracałam z pracy. Wszystko szybciutko w domu ogarniałam, aby się tylko położyć do łóżka, założyć słuchawki na uszy. Muszę posłuchać Dereka Prince'a. To się wydarzy dzisiaj. To się wydarzy dzisiaj. Dzisiaj będę wypełniona Duchem Świętym. Wiecie, o co chodzi? Ja byłam na to najarana jak szczerbata na suchary. A potem po wielu latach, kiedy moja wiedza się powiększyła i miałam problemy z piersią, tak? Powiedzieli, że mam raka piersi, to moja wiara została zachwiana. Dlatego, że już miałam w sobie elementy w życiu, których nie praktykowałam. Rozumiecie? Dlatego my się musimy mierzyć w ogóle z tego rodzaju rzeczami. Jeden człowiek wypełniony Duchem Świętym może zrobić taką robotę, że się w głowie nie mieści. Jeden pokutujący człowiek może stać się światłem i sprawiedliwością. Jeden człowiek, który zaufa Bogu, porzuci wszystko i zacznie Mu wierzyć, będzie prawdziwie pokutował, będzie wielkim błogosławieństwem. Tylko nie wolno się bać mierzyć z tymi prawdami. I to nie chodzi o to, żeby przed Kościołem, wiecie, gesty robić jakieś tam, pokutuje, bo nie wierzę, bo to nie o to chodzi. To chodzi o to, aby nie okłamywać samego siebie. Aby samemu stanąć tak naprawdę szczerze przed sobą i powiedzieć: Boże, od jakiegoś czasu zdobywam wiedzę. Moja głowa jest pełna teorii, ale tak naprawdę nie praktykuję tego, co słucham. I to zaczyna być dla mnie ciężarem. Więc pokuta to jest decyzja, za którą podąża działanie. Więc jeśli nie podąża działanie, tak, to nie ma tam pokuty. Pokuta jest widoczna, ponieważ to jest zmiana myślenia i zmiana kierunku. Więc jeśli pozostajemy w tym samym sposobie myślenia, w tym samym sposobie podążania w jakimś kierunku, to znaczy, że nie ma manifestu pokuty. To znaczy, że nie nastąpiła tam pokuta. Są jakieś dobre chęci, wiecie, człowiek w emocjach został dotknięty, ale nie ma tam pokuty. I na przykład tak, żyłeś w jakiś sposób, myślałeś w jakiś sposób, miałeś jakieś standardy, sposoby reagowania, tak? I nagle spotykasz Jezusa. I wszystko się wywala do góry nogami. Twoje życie się przekręca, tak? Zmieniają się twoje sposoby myślenia, sposoby reagowania. Podważasz dotychczasowe standardy, tak? Ustanawiasz nowe priorytety, przede wszystkim zmieniasz Boga. Wszystko się zmienia. Ale potem często na skutek kilkuletniego w ogóle chodzenia z Bogiem, pokuta staje się bardzo wyświechtanym sloganem. Jest to jakiś slogan, który króluje w Kościele, tak? Jako taka, wiecie, szmata, którą się w ogóle gdzieś tam kopie. A to jest bardzo szlachetne narzędzie. Jedno z potężniejszych narzędzi, które dał Bóg, to jest pokuta. Zmiana sposobu myślenia, zmiana kierunku. I taka, wiecie, poprzez własną decyzję, a nie poprzez to, że ktoś będzie cię na siłę chciał o czymś przekonać, tak? Położy na ciebie ręce i powie: Duchu pokuty, stąp na niego.
I średnio widzę rezultaty takich modlitw. Nie. Nie ma. To ładnie wygląda, wiecie. To fajnie brzmi, ładnie wygląda. Często mogą towarzyszyć temu jakieś tam, wiecie, jakaś łezka, nie? Jakieś coś tam w brzuchu ktoś poczuje, nie? On się popłakał, na pewno coś przeżył. Potem widzę życie tego człowieka, mówię, no nie przeżył nic. To była szopka. Trzeba to jakoś nazwać. Noworoczna, religijna, ale jakaś szopka, nie? Czym to się różni od jakiejś takiej szopki w kościele katolickim? Niczym. Kolejna jakaś szopka, za którą tak naprawdę nie poszło nic. Poprzez decyzję wewnątrz, poprzez działanie jest wyrażona na zewnątrz. Czyli kiedy podejmujesz decyzję wewnątrz siebie i działasz w związku z tą decyzją, twoją decyzję widać na zewnątrz. Czyli tak jak powiedziałam na początku, pokuta jest widoczna. Bo my dzisiaj dorobiliśmy wiele teorii. On ma tak trudno, ty nie wiesz jaką on ma matkę, jakiego miał ojca, a dziadek z szablo latał, wyklinał pół chałupy. Nie ma to żadnego znaczenia. Szczera pokuta. Szczera, osobista decyzja, tak? Owocuje zmianą sposobu myślenia i zmianą w ogóle, że tak powiem, kierunku w ogóle dalszego pójścia. Nawrócenie, którego doświadczyliśmy, to zmiana twojego życia o 180 stopni. Szedłeś drogą własną, spotkałeś Jezusa i odwróciłeś się od swojej drogi i poszedłeś w kierunku Jezusa. I pokuta nie ma nic wspólnego z emocjami. Bo my często w ogóle też, wiecie, jakby próbujemy to jakoś tam nazwać. Nie towarzyszyły mi emocje, czy to było w ogóle prawdziwe. Prawdziwe jest wtedy, kiedy podąża za tym twoja decyzja i twoje działanie. To jest prawdziwe. To jest prawdziwe. Wszystko mamy robić, przyjaciele, z pułapu naszej wiary. Z pułapu naszej wiary. Ja naprawdę, słuchajcie, ja za dużo, że tak powiem, oglądałam już dziwnych rzeczy i nie chcę już ich głosić. Znaczy nie chcę już ich widzieć. Bo widziałam masę ludzi, którzy zostali pchnięci w temacie pokuty. Rozumiecie? Ja absolutnie nie widzę zmian. Bo to nie była ich decyzja. Nie była ich decyzja. Tak samo jak nie możemy na siłę z kogoś uczynić człowieka zbawionego, tak samo nie możemy na siłę, tak, przyprowadzić człowieka do miejsca pokuty. To jest nasze osobiste. Często jest tak, że musimy mieć autentycznie czegoś dosyć. Ja miałam bardzo dosyć swojego życia. Bardzo. Pamiętam ten dzień, jak Artur jakieś 3 noce nie wrócił do domu. Zadzwonił. Ja w ogóle to się cieszyłam, że go nie było, miałam go dosyć. I powiedziałam do niego tak. Niech będzie przeklęty dzień, w którym Cię poznałam. A wcześniej pomodliłam się. Mówię, Boże, jeśli jesteś żywy, to albo go zabij, albo go zmienił. I on potem do mnie powiedział, nie wracam do domu, bo mnie aresztowali. Ja się bardzo cieszyłam, ale miałam swoje wyobrażenie jego zmiany, wiecie o co chodzi? Bo mi się wydawało, że on się zmieni jakoś tam, tak jak ja bym chciała. Niekoniecznie wiedziałam, do kogo wołam i o co proszę. Zabij go albo go zmieni. Zabił starego, wzbudził do życia nowego, tak? I wrócił nowy twór, nie taki, jaki ja bym chciała wtedy. A więc pokuta nie ma nic wspólnego z emocjami. Ja wielu ludzi widziałam, którzy podchodzili, że tak powiem, do przodu, płakali, byli poruszeni pieśniami różnymi i tak dalej. Jeszcze wiecie, jak się przy jakiejś cudownej pieśni rzuci jakieś poselstwo, ludzie wtedy płaczą, są dotknięci w ogóle w emocjach i tak dalej. Wtedy wychodzą, śluby składają, szlochają, smarczą w ogóle. Jezu, ja w ogóle wszystko zrobię, teraz co do mnie powiesz w ogóle. Pójdę wszędzie, wykoszę wszystkie w ogóle zastępy demoniczne w ogóle, założę 5 kościołów w ogóle. Poniedziałek pokażę pracę. Poniedziałek, w ogóle poniedziałek będzie objawieniem, wiecie o co chodzi? Poniedziałek jest objawieniem. Niedziela jest w jakimś sensie emocjonalna, a poniedziałek pokazuje w ogóle prawdę. Czy to była szczera pokuta? Czy to była szczera pokuta? Więc jeśli nie następuje wewnątrz żadna zmiana,
to nie łudźmy się, że to była pokuta. To absolutnie nie była pokuta. I wiecie, chodzi o to, żebyśmy my też respektowali te rzeczy u siebie i też w Kościele. Żebyśmy nie byli pełni złudzeń, żebyśmy też mogli właściwie dalej sobie wzajemnie usługiwać i też się prowadzić. Wiecie, o co chodzi? Bo ja na przykład widzę, że kiedy ja realnie zdecydowałam się na jakąś zmianę w moim życiu, to powiem tak, to ja to obkładałam wiarą. Ja to obkładałam wiarą, ja to obkładałam modlitwą. Dla mnie to może było jakieś trudne, ale wykonalne. Ale wykonalne. A kiedy w ogóle ludzie nie chcą czegoś zrobić, to my często ich popychamy. Chodź, pomodlę się jeszcze o ciebie, może tam coś się wydarzy. Czy tam pan coś odsłoni, bo ci zasłoni, coś ci wyrwie, coś ci przeszyje. Nie. Realna chęć zmiany tak powoduje, że w ogóle Bóg jest strategiem, ty masz z nim relację i on ci w ogóle pokazuje, tu zrób tak, tu zrób tak, tutaj tak, tu zmień myślenie, tu wywal ten numer telefonu, tutaj wyjdź od tych ludzi, przestań się z nimi kumplować, opuść tą pracę, załóż biznes. Okazuje się, że jak człowiek podejmuje decyzję, tak, to natychmiast w ogóle przychodzi w ogóle realna strategia w ogóle do życia. I to często właśnie odbywa się, że ten człowiek sam potem słyszy i on wie, co on ma robić. Ale jak nie ma tej realnej decyzji, tak, tylko jest jakieś w ogóle emocjonalne poruszenie, no to właśnie potem jest sporo tych takich, wiecie, tekstów. Nie, u mnie to nie działa. Nie, wiesz tam, ty masz jakieś chody na górze. Nie mam żadnych chodów na górze. Ten sam Duch Święty, który zamieszkał we mnie, zamieszkał w tobie. Ten sam Jezus, który zamieszkał we mnie, zamieszkał w tobie. Pytanie, czy chcesz? Pytanie, czy chcesz? Pytanie, jak polubiłeś już swoich wrogów? A może już swoich wrogów nazwałeś przyjaciółmi? Bo Bóg cię od przyjaciół nie uwolni. Bóg uwalnia od kogo? Od wrogów. A z przyjaciółmi trzeba żyć. Więc jeśli jakiś grzech lub jakiś negatywny sposób myślenia, który powoduje, że prawidłowo nie wierzę, stał się moim przyjacielem, no to Bóg ma ręce związane, tak? On ma związane ręce. Na przykład nie znam nikogo według ciała. No ale mama jest dla mnie ważniejsza niż w niedzielę Kościół. Wow, no to co teraz? To trzeba pokutować z nieprawidłowego sposobu myślenia. Na poczet prawidłowego sposobu myślenia. Wtedy można autentycznie uwolnić wiarę. Więc tak naprawdę, kiedy jest prawdziwa pokuta, nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji. Ja też widziałam masę ludzi ochrzczonych, tak zwanych, którzy się nigdy nie narodzili na nowo. Jaka jest różnica? Był suchy, a teraz mokry. Suchy grzesznik, a potem mokry grzesznik. Rozumiecie? Taka jest różnica. Bez upamiętania. Kiedyś czytałam w takiej książce takiego słynnego przebudzeniowca. A propos, nie znam nikogo według ciała i nie mam względu na osobę. Przyszła kobieta, bardzo zadbana, taka wiecie, szlachcianka. W pięknej sukni. I swoją osobą zrobiła bardzo duże zamieszanie z przodu. A on rozpoczynał już spotkanie. Ludzie tam koło niej latali, bo to taka kobieta w ogóle była z wysoką pozycją. A ten usługujący przez mikrofon do niej powiedział: siadaj i nie rób zamieszania. Pytanie, czy my dzisiaj mamy odwagę na tego rodzaju rzeczy, rozumiecie? Kiedy my szanujemy w ogóle dom modlitwy, bo to jest dom modlitwy, tak? No nie wiem, powiedzmy przychodzi prezydent Wałbrzycha na spotkanie. Jezu, nie śpiewamy tak dzisiaj głośno. Dzisiaj w ogóle nie mówmy innymi językami, bo przyszedł prezydent, on nie zrozumie. Nie modlimy się dzisiaj uzdrowieni, bo przyszedł prezydent, on nie rozumie. Właśnie nie. Nie mamy względu na osobę. Właśnie wtedy. Nawróci się pan prezydent, tak? To nauczymy go, jak mieć serce sługi. Tak? I wtedy ta kobieta, wobec której on się zachował, ten przebudzeniowiec, tak jak Bóg przykazał, rozumiecie?
na Ewangelię wyleciała pierwsza do przodu. Obrażony umysł, ale serce uratowane. Amen. Wiecie, o co chodzi? Obrażony umysł, ale serce uratowane. Pierwsza w ogóle wyleciała i pierwsza w ogóle oddała życie Jezusowi. Prawdziwie pokutowała. Prawdziwie pokutowała, bo tam nie miał, on, ten usługujący, nie miał względu na osobę. Słowa samego Jezusa. Pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Nie ma tak naprawdę dalszego wzrostu dla nas, jeśli nie będziemy pokutować. Pokuta to jest taka nasza siostra, wiecie. Z nią się trzeba tak naprawdę zaprzyjaźnić. Nie traktować tego jako coś, co nas upadla. Kiedyś pamiętam takie wydarzenie, człowiek do mnie mówi, strasznie mi poniżyło. Ja mówię, dlaczego? No fundamenty wiary mam robić? Ja mówię, przepraszam, mówię, ale to jest coś, co będziemy w ogóle, do czego będziemy wracać przez całe nasze życie. Żeby nic innego nie pozostało, to fundament jest nam potrzebny. Wiesz, o co chodzi? Ten fundament jest tak bezpieczny, że możesz tam się, wiesz, tak się postawić wysoki. To prawda jest taka, że możesz tam się położyć, nakryć się nawet folią w ogóle i przetrwasz wojnę, rozumiesz? To nie jest, mówię, kto ci to, kto taką krzywdę ci, mówię, synu zrobił? Że ja cię poniżyłam w ogóle, że ty musisz zrobić fundamenty. No fundamenty, bo to był człowiek, który chodził powiedzmy 20 lat z Bogiem. Ja, ale to nie jest poniżające. To jest, mówię, twoje i moje bezpieczeństwo. Fundament wiary to twoje i moje bezpieczeństwo. Więc tak naprawdę prawidłowa pokuta równa się prawidłowa wiara, a nie wiara i pokuta. Najpierw pokuta, a potem wiara. Dzisiaj diabeł próbuje te rzeczy przewrócić do góry nogami w ogóle w kościele. Najpierw pokuta, a potem wiara. Kiedy zachodzi spieranie się i dyskutowanie, to tak naprawdę nie ma tam jeszcze pokuty. Jak długo będziesz się upierał przy swoim, Bóg nie jest w stanie ci pomóc. Wiecie, my ostatnio, jak nagrywaliśmy tutaj z Basią taki program o tych tatuażach i tak dalej, mówiliśmy też między innymi o tym, że naszą rolą jest też maksymalnie wyzwolić ludzi. Bo tylko człowiek z miejsca wolności może podjąć konstruktywne decyzje. Tylko. Bo przecież wiecie, że masa ludzi w kościołach jest niewolnikami. Bo zmienili w ogóle zmienili religijną obsługę. Obrządek trochę zmienili, nie? W kościele katolickim było tak, a potem w kościele protestanckim tam się trzymało tak ręce, a tutaj się, tam się nie wiem, się trzymało tak czy tak. To kiedyś pamiętam, że w kościele tym zielonoświątkowym to pastorzy są uczeni na szkole teologicznej, że tam się chyba nie podnosi rąk szerzej niż kazanica, tak? Szerzej czy wyżej, jakoś coś na tej zasadzie. Bzdury. Bardzo dużo ludzi tak naprawdę ma potrzeby obsługi religijnej. A w naszym ruchu, w naszej federacji chodzi o to, abyśmy maksymalnie uwolnili ludzi. Żeby ludzie przestali się bać. I dopiero jak ludzie przestają się bać, dochodzą do miejsca wolności, do takiego miejsca, że mogą właściwie decydować, to tak naprawdę dopiero wtedy widzimy, czy on chce być uczniem Jezusa, czy nie chce być uczniem. Bo już wiesz, że dzisiaj nic nie muszę. Ja nic nie muszę. Ja chcę. Ja kiedy oddałam życie Jezusowi, to powiedziałam, chcę być praktykiem. Ja chcę być praktykiem, ja chcę umieć żyć. Bo ja w świecie umiałam żyć. I ja w Królestwie Bożym chcę umieć żyć. Amen. Żyć chcę umieć. Chcę być świadectwem tego, że nie, że ja spotkałam Jezusa i się stałam jakaś dziwna. Ja chcę umieć żyć. Ja z miejsca wolności zdecydowałam, że poddaję moje życie. Że jestem uczniem. Że będę uczniem do końca. Że nie wycofuję się. I że się nie wycofam. Mimo różnych trudów, mimo różnych okoliczności, tak, do końca będę sprawowała swój urząd. Chciałabym wam teraz przeczytać taki troszeczkę dłuższy werset o takiej prawdziwej pokucie. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział od 11 do 17 wersetu. Jest to podobieństwo o synu marnotrawnym. Potem rzekł pewien człowiek, miał dwóch synów.
I rzekł mu młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świn. I pragnął napełnić brzuch swój młotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. I coś chcę wam tutaj pokazać a propos 17 wersetu, bo jest to kluczowy moment pokuty człowieka. A wejrzawszy w siebie. A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. I to jest obraz początku pokuty. Wejrzawszy w siebie. Doskonały obraz pokuty. Czyli Bóg nic nie może zrobić, jeśli my nie zechcemy wejrzeć w siebie. Chciałbym, żeby padła ta iluzja, że Bóg może coś zrobić poza tym, że my zechcemy w siebie wejrzeć. Bo tak naprawdę ty możesz wiele też rzeczy zobaczyć, ale możesz je wyprzeć i tak naprawdę, to w ogóle nie jest Bóg, wolny diabeł. To nie diabeł. To światło oświeciło jakiś zakamarek ciebie. Tylko pytanie, czy ty teraz w siebie wejrzysz. Czyli tak naprawdę możesz wejść do miejsca konfrontacji z prawdą, jak również możesz się nie chcieć skonfrontować z prawdą. I to jest bardzo istotne. Wejrzał w siebie. I na przykład jakieś przykłady. Nie radzisz sobie z czymś w życiu. Widzisz, że wiara tam nie działa. Tak? To znaczy, że nie ma tam prawdziwej pokuty. I teraz należy, jeśli chcesz, w siebie wejrzeć. I pytanie, czy wejrzysz w siebie. Bo możesz chcieć ten brud przykryć wiarą, ale to nie działa. Bo najpierw trzeba spokutować. Trzeba się, żeby wejrzeć w siebie, trzeba się pozbyć pięknych wyobrażeń, obłudnego i religijnego języka wobec siebie. Religijnymi jakimiś schematami. I często jest tak, że religijnym językiem, tak zwanym jakimś sloganem, zakrywamy jakąś prawdę. Ty wiesz, że jest źle. Ktoś cię pyta, jak tam? Aleluja, do przodu. Wiesz, że nie wierzysz, ale powiesz, że wierzysz. No bo co powiem, że nie wierzę? W kościele przebudzeniowym? To nie chodzi o ludzi. A wejrzawszy w siebie. Często ludzie, którzy pokutują, to są ludzie, którzy oni milczą. Milczą. Ale tam widać pokutę. Bo ta pokuta jest widoczna. Ponieważ tam naprawdę widać zmianę sposobu myślenia. Zmiana sposobu myślenia. Przestał ktoś gadać jakimś religijnym językiem, nazywać przewrotnie pewne rzeczy, ale widzimy zmianę w jego sposobie działania. I ty wiesz, że jest to bez twojego udziału. On po prostu w swojej komorze spotkał się z Bogiem, zdecydował się, że wejrzy w siebie. Coś wam powiem o sobie. Bo ja przeszłam jakiś czas drogi z Bogiem. W świecie moje życie było totalnie upodlone. Upodliliśmy się z Arturem do granic możliwości. I to nie jest tak, że ja oddałam swoje życie Jezusowi i nagle w mojej głowie się rozwiązało wszystko. Stałam się
cudowną żoną, wspaniałą, usługującą, wierną kobietą, w sensie Bożym zasadom i tak dalej. Ja musiałam przejść swoją wojnę. Musiałam wejrzeć w siebie. Na samym, jedną chyba z gorszych takich dla mnie, z których wychodziłam najdłużej, to była kwestia zaufania Arturowi i zazdrości. I ktoś może tam do mnie powiedzieć, ja tam jestem zazdrosna o swojego męża. Ja mówię, a spotkaliście się jako wierzący ludzie? Tak. Ja mówię, to o co ty jesteś zazdrosna? Ja mam takie flashbacki, rozumiesz, że nie pytaj. I musiałam się nauczyć zdecydować, o czym myślę. To była moja pokuta. Każdego dnia pukały do mnie różnego rodzaju myśli. Miał być tam, a go nie ma. Ale jazda. A powinien tam być. Ta przyjemna siostra właśnie zadzwoniła i powiedziała, że go tam nie ma. O, o, o! Teraz pytanie. Wsiadam na rower, próbuję sprawdzić, czy jest. Tak? No tak. Diabeł. Zdradza cię, zdradza cię, zdradza cię. Won. To nowy człowiek. Co się, czego się uczyłam robić? Jaką myśl teraz uruchomię? Poszedł na spacer modlitewny. Jest! Nie ma w ogóle łatwo. Poszedł na spacer modlitewny. To my decydujemy. Zaglądam w siebie, tak? Mój sposób myślenia jest błędny. Jak będę tak myślała, do niczego dobrego to nie doprowadzi. Muszę zacząć myśleć w sposób zupełnie przeciwny. Patrzyłam w prawo, muszę spojrzeć w lewo. Tam jest stary, a tu jest nowy. Trzeba się pozbyć tego religijnego takiego języka, pewnej obłudy. Tak wiecie, wobec siebie, nie? Bo tak naprawdę to wiecie, bo to chodzi w ogóle o to, że my się tutaj dzisiaj zebraliśmy jako wspólnota. Ale nasza siła tkwi w tym, że my każdy jest osobna, że każdy z nas poznał Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Wiecie, często jak jest zbiorowa wiara, jest łatwo, ale do nieba idziemy w pojedynkę. I to, jak będzie wyglądało twoje życie tutaj na ziemi, zależy od tego, jaki będziesz miał stosunek między innymi do pokuty. Naprawdę, posłuchajcie, dzisiaj jestem w takim miejscu, że chcę wam zagwarantować, że jak uznacie pokutę za jedną z cudowniejszych narzędzi w swoim życiu, gwarantuję wam, że będziecie autentycznie szczęśliwymi ludźmi. Ja kiedy patrzę dzisiaj na mój umysł w stosunku do tego, jakie mam myśli o Arturze, do tego, jakie miałam na samym początku, to w ogóle mówię, ale jazda. Wiecie, o co chodzi? Ja mam dzisiaj wolną głowę. Wolną głowę. Dzisiaj właśnie Basi opowiadałam, że kiedy jesteśmy tydzień czasu razem w domu, to ja sobie przypinam taki inny kabelek. Mam ten kabelek, że Artur jest w domu i czerpiemy od siebie to, co najlepsze. A potem on jest tydzień w kościele, ja ten kabel sobie z wyciągam. Nie ma go wtedy, ja wtedy jestem nakierowana na zupełnie inne rzeczy. Wtedy mam tak zwany swój czas. Można być autentycznie szczęśliwym człowiekiem, jeśli poważnie podejdziemy do tematu w ogóle pokuty. A ja miałam z czego pokutować. Ja miałam masę fałszywych wyobrażeń. Co tam się w ogóle wydarzy? Wydarzyło się w moim życiu to, co wprowadziłam realnie w praktykę. Czyli mam to, co wprowadziłam do życia, a nie mam tego, czego do życia nie wprowadziłam. Ja mogę na palcach u ręki policzyć, kto się o mnie w życiu modlił i kto na mnie kładł ręce. Posłuchajcie, chodzę 18 lat z Bogiem. Jeśli z 10 razy, naprawdę, ktoś na mnie położył ręce, to jest full.
Bo ja w ogóle miałam do tego bardzo osobisty stosunek. Jak do mnie ktoś z grabiami tak szedł, to ja w ogóle nie, bo ja w ogóle kiedyś usłyszałam, że ktoś może mi udzielić nie wiadomo czego. Więc ja tak naprawdę badałam też życie ludzi, zanim ktoś w ogóle na mnie ręce położył. Ale moje osobiste zwycięstwo między innymi leży w tym, że nie mam wywalone na temat pokuty. Pokuta jest wspaniała. Trzeba dać jej jakieś imię, na przykład Bożenka. Bożenka pokuta, to moja siostra, przyjaciółka. Będę tak z nią w ogóle szła przez życie, za rękę czy tam pod rękę. Prawda jest też taka, że dopóki mamy różne drogi wyjścia, to nie ma miejsca na pokutę. Kiedy byliśmy w Kenii, to zobaczyliśmy tam coś takiego, że tam ludzie są bardzo otwarci na taką duchowość, prawda? W ogóle ludzie wierzą w cuda, przyjmują uzdrowienia i tak dalej. Czemu? Ponieważ oni tam nie mają innych alternatyw. U nas jest alternatywa. Jest ZUS, jest renta, jest matka, jest teściowa. Rozumiecie? Tu mi nie dadzą, tu mi dadzą. Jest 500+, jest to, jest zasiłek, jest jakiś tam, nie wiem, kredyt na węgiel. U nas jest bardzo dużo alternatyw. I często jest jak gdyby trudno gdzieś wierzyć, tak? Jeśli masz różnego rodzaju wyjścia, czyli takie alternatywy, tak? To się nie pokutuje. A kiedy nie ma innej drogi, gdybyś dzisiaj usłyszał, nie ma innej drogi, jest tylko pokuta. Temat, za który na przykład teraz się bierzesz, ja teraz ci mówię, nie dotkniesz go inaczej jak przez pokutę. Przez prawdziwy, jak gdyby zmianę sposobu myślenia. Nie dotkniesz tego tematu inaczej. Tylko przez pokutę. Tylko przez pokutę. I wiecie, dzisiaj ludzie mrużą na to oczy i przysypiają, bo to jest coś, co się udało diabłu spłycić. Gdzie się głosi masę różnych rzeczy, tak? A często właśnie nie głosi się tych podstawowych. A to pokuta jest kluczowym, elementarnym narzędziem do tego, aby zacząć prawdziwie i autentycznie wierzyć. Kiedy ten syn marnotrawny, o którym przeczytaliśmy, pokutował, to powiedział ważną rzecz. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Tak? Tam nie było zwalania na kogokolwiek innego. Często ludzie przychodzą i mówią, no wiesz, pokutowałem, ale wiesz, ona, wiesz, co ona zrobiła? Pieniądze mi się dało. To w ogóle nie działa. To nie ma, w ogóle pokuta zawiera w sobie szerokie spektrum wszystkiego. Wejrzawszy w siebie, nie zwalający winy na nikogo, na rząd. Nie, jakby nie było takich napięć w ogóle między Menelami i rządem, to w ogóle ja nie wiem. Pastor w kościele jest wąsko myślący. On w ogóle mnie ogranicza i tak naprawdę w ogóle nie mogę pokutować. To jest nieprawda. Pokuta jest dostępna dla każdego człowieka, a wejrzawszy w siebie. A wejrzawszy w siebie, tak samo jest, jak wiecie, jak oddajemy swoje życie Jezusowi i jesteśmy przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Gdybym ja nie została przekonana ze słowa, rozumiecie, to mnie by nikt nie przekonał, bo ja byłam bardzo sprawiedliwym człowiekiem. I ja za dużo ciężkich rzeczy w ogóle przeszłam, żeby mnie ktoś w ogóle przekonał, że ja potrzebuję się nawrócić. Mi się wydawało, że nawrócić potrzebuje się jakiś wywrotowiec. Morderca, zboczeniec, bandzior, wiecie. Ale nie taki człowiek, który w swoim sercu miał w ogóle sprawiedliwość własną bardzo wysoko w ogóle postawioną. A ja byłam w ogóle bardzo sprawiedliwym człowiekiem. Bardzo. Bardzo sprawiedliwym człowiekiem. Ale kiedy zrozumiałam w ogóle, że Bóg wszystko podniósł do pułapu serca i zobaczyłam, że z pułapu w ogóle mojego serca popełniłam wszystkie możliwe grzechy, to wejrzałam w siebie i w ogóle mówię, wow, ja popełniłam wszystkie grzechy. I musiałam się przyznać sama przed sobą. Jestem kłamcą, jestem mordercą, jestem wszetecznicą. Rozumiecie? Wejrzałam w siebie. Dopiero na tej podstawie, kiedy wejrzałam w siebie, mogłam oddać życie Jezusowi. Inaczej bym była wkręcona w tak zwany kościół. Wiecie, poszłabym powiedzmy za Arturem, tak?
A prawda jest taka, że jak się narodziłam na nowo i napisałam do niego list, on siedział wtedy w więzieniu, przez 3 lata i 3 miesiące się nie widzieliśmy. Napisałam do niego list, mówię, Artur mi odpisał, mówi, jak będzie wyglądało nasze widzenie. Ty nowy, ja nowa. Wiecie, jak ja jechałam na to widzenie? Jak małolata. Taka małolata, która w ogóle wie, kurczę, nowa dziewczyna, a tu w ogóle dzieciak w domu, wiecie o co chodzi? A ja taka w ogóle szczerzuszka, jeszcze wiesz, mówię, kurczę, mam chłopaka w ogóle, dopiero się nawróciłam na nowo, on 2 lata ode mnie starszy. Wiecie, siedzieliśmy na tej sali widzeniowej w ogóle i ja, wiecie, no w starym życiu byliśmy, że tak powiem, po seksie, tak? A tutaj nie ma tego, to zostało wymazane, jest nowe doświadczenie. Bo ja prawdziwie pokutowałam, bo ja wejrzałam w siebie, bo wejrzałam w siebie. Kiedy przebaczyłam, to przebaczyłam tak, jak przebaczył Bóg, bo wejrzałam w siebie. Jak przebaczył Bóg? Że wymazał list dłużny, list obciążający. I ja tak wybaczyłam Arturowi. Jestem świadectwem prawdziwego wybaczenia Bożego. Tak się to mogę powiedzieć. Wybacza się tak jak ja. Amen. Tak się wybacza. Wymazałam list dłużny z mojego serca. Wymazałam każdy akt winy. Nie uznaję tego za grzech i nie poczytuję i nie chcę, żeby Artur zadośćuczynił, ponieważ jest niewinny. Bo jesteśmy nowymi ludźmi. To się nazywa pokuta. Wszystko inne to jest religijna ściema. A więc pokuta to zmiana kierunku. To zmiana sposobu myślenia. To jest zmiana sposobu działania. Pokuta jest widoczna. Pokuta to, że ja wejrzałam w siebie. Nie ktoś mi wydrylował i pokazał, coś tam masz brudnego. I nic ci do tego. Najczęściej tak jest, jak nie ma prawdziwej pokuty. Coś tam masz brudnego, nic ci do tego. Ale kiedy jest prawdziwa pokuta, to nie ma gadki, nie ma ale. Jest prawdziwa pokuta, jest zmiana sposobu myślenia, jest zmiana postawy serca. Wiesz, wszystko jest proste, sama się modlę, ustanawiam. Jestem odpowiedzialna za własne słowa. Tak? Własne słowa mnie sądzą. Wejrzyj dzisiaj w siebie, jak chcesz. W tej historii jest jeszcze taki jeden aspekt, a możecie sobie dalej poczytać o tym, że ten drugi syn nie był zadowolony, kiedy ten marnotrawny pokutował. Religia nie lubi pokuty. I ludzie też nie lubią pokuty w kościele. Po co to, żeś wyciągnął? Po co pokutowałeś to? Wariowałeś, na pewno wszyscy wiedzieli. Po co trzeba było to zrobić w domu? Wiara jest osobista. Po co chodzisz tam po tych ulicach? Wykrzykujesz. Nagadałaś, ojciec chlał, matka chlała. Matka się puszczała, stary też nie był lepszy. Po co, żeś to powiedział? Cała wieś teraz krzyczy. Całe osiedle teraz wszystko wie, jak tam u nas w domu było. Mamo. A po co jeszcze, no? Na ulicę żeś wylazł, zwariowałeś, kormę masz. No psychiatryka cię zamknął. Tak. Ale to wolność daje, naprawdę wolność. Także religia krzyczy, kiedy tak naprawdę szczerze ludzie pokutują. My z Arturem naprawdę staliśmy się bardzo niewygodnymi ludźmi, jak zaczęliśmy szczerze pokutować. Ja pamiętam taką pierwszą ewangelizację u nas w mieście. W ogóle jakby serdelkami będą w nas rzucać, bo to wiecie, jedną z takich trudniejszych rzeczy jest głosić we własnym mieście. Nie jest trudno ogłosić Ewangelię w innym mieście, bo tam cię nikt nie zna. Jedną z trudniejszych rzeczy to jest wyzwanie głosić we własnym mieście. We własnym mieście. My już dzisiaj mamy zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Nasze miasto podnosi się z uwagi na sprawiedliwych. Wiecie, masa ludzi nas słucha. Ja się śmieję, wy może, jak, czy nas słuchacie na bieżąco, czy nie. Jak porwałam tą Biblię i homoseksualista założył mi sprawę. I byłam przesłuchiwana w temacie porwania Biblii. Jak weszłam na komendę, to wszyscy na mnie czekali. Ale wszyscy na mnie czekali, bo wszyscy mi chcieli przesłuchiwać.
bo wszyscy mi chcieli powiedzieć, że nas słuchają. I zastanawiali się, o co to chodzi? O tatuaże na plecach czy o porwaną Biblię? Ja mówię o porwaną Biblię. I wiecie, i chłopak, który mnie w ogóle przesłuchuje, kumpel. Wiecie, o co chodzi? Bo między innymi ten akt spowodował, że co? Że kupił Biblię do domu i zaczął szukać Boga. Co mnie chroni? Urząd mnie chroni. Z powodu jednego sprawiedliwego podniesie się miasto. Amen. A pokuta nas uwiarygadnia. Amen. Bo to wiecie, jak jest? Świat widzi fałsz. Kościół też widzi. Wiesz, jak jest? Ktoś głosi, a ty wiesz, ściema. Doświadczacie tego. Religijny gość. Karierowicz. To nie o to w ogóle chodzi. Tam grama położonego życia nie ma. Grama położonego życia nie ma. Tak bardzo dużo wspaniałych rzeczy omija nas z powodu niepodejścia poważnego do tematu pokuty. A ta pokuta jest bardzo istotna. I tak jak powiedziałem wcześniej, dopóki pewne toki myślowe nam się podobają, czyli uznajemy je jako swoich przyjaciół, to nie łudźmy się, że coś się zmieni. Nic się nie zmieni, bo jest nam dobrze w pewnych stanach i chcemy podjąć pewnego ryzyka. Bo trzeba by było coś obnażyć. Trzeba by było z czymś pojechać do spodu. Odpowiednio to nazwać. Czy chłopcy ryzykują? Bardzo ryzykują. Są z małej wioski, głoszą na wiosce Ewangelię. Tak? Czy ryzykują? Ryzykują. Boicie się? Nie. Dlaczego? Nie, nie boję się. Ale dlaczego się nie boisz? Jezus jest ze mną. Amen. Koniec się. Nie boję się. Nie boi się, bo Jezus jest z nim. Tak. Mógłbym sobie zamknąć nos. I tak będę głosić. Amen. No, boję się. Wszędzie będę głosić. Amen. Sprawdza droga i życie. Amen. 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 Tak. Nie bójcie się. W ogóle się nie bójcie pokutować. To diabeł wmówił ludziom do umysłów, że jak będziemy pokutować, to będziemy tracić. To stracimy przyjaciół. Będziesz pokutował, stracisz twarz. Nieważne. Lepiej podobać się Bogu, niż podobać się ludziom. Lepiej podobać się Bogu, niż podobać się ludziom. Bądźcie ludźmi pokuty. Nie bójcie się pokuty. I zobacz, na podstawie tego dzisiejszego poselstwa, czy jesteś człowiekiem pokuty, czy tak naprawdę jesteś już w miejscu jakiejś religii, religijnego sposobu myślenia, gdzie tak naprawdę już tam nikt nie może niczego dotknąć. Bo to wiecie, jak to wygląda? Często potem są warownie już na głowach. Że nie jesteśmy w stanie przekonać w ogóle człowieka. Czy jak przyjdzie, nie, wiesz, mi Duch Święty powiedział inaczej. Ja wiem, ale to jest niespójne z prawdą. Nie, ale mnie tam Bóg inaczej prowadzi. Ale ja mam owoc w życiu, a ty nie masz, ale w to mnie Bóg do innego owocu prowadzi. No dobra, ważne, żeby był widoczny. W ogóle chodzi o to, niech tam, wiesz, cokolwiek urośnie. Cokolwiek. Nie bójcie się pokuty. To nie jest nic naprawdę strasznego. Amen. Amen.